Listy z Jerozolimy czyta autor. Tę książkę poświęcam pamięci księdza Janusza Tarnowskiego w setną rocznicę jego urodzin. Był on kapelanem zgromadzenia sióstr franciszkanek rodziny Maryi. W ich domu generalnym na ulicy Żelaznej, przed którym aż do lat 60. XX wieku stał mur getta warszawskiego. Przełożoną generalną sióstr w czasie wojny była matka Matylda Getter, a jej prawą ręką Tekla Budnowska, później również wybrana na matkę. Uratowały bardzo wiele żydowskich dzieci, są sprawiedliwymi wśród narodów. Matka Tekla przedstawiła mi swego czasu Szosz Honis z Tel Awiwu, jedną z ocalonych, przechowywaną przez zakonnicę jako Janka. Obecny był również ksiądz Janusz Tarnowski. Zastanawiali się, czy powstanie kiedyś opowieść o liturgii żydowskiej i liturgii katolickiej, o duszy polskiej i o duszy żydowskiej, a wszystko to opisane możliwie serdecznie, bez bólu. Ufam, że udało mi się uczynić zadość tej ich nadziei.